Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. I tak jak jest pewne przysłowie, nowy rok, nowy ja, no to w tym momencie zaryzykuję stwierdzenie i zaryzykuję nowe przysłowie, nowy miesiąc, nowy ja. Witam was bardzo serdecznie, bo dzisiaj mamy 2 lutego 2023 roku, godzina 12:35, a my zabieramy się za kontynuację tego wspaniałego let's playa. Tak więc tak, ostatni raz nagrywaliśmy sobie 9 stycznia 2023 o 17:03, czyli zaraz byłby miesiąc, więc teraz sprawdźmy, co tam kurde w trawie piszczy. W ogóle 12:41 tam była, więc no, muszę przyznać, że ciekawie, ciekawie. Pamiętam, że skończyliśmy drugą wyspę i męczyłem się z wywernem, to doskonale pamiętam, ale potem ogarnąłem dobrą taktykę na niego, więc leszcz, że tak powiem, poszedł kwiatki od spodu wąchać, bo został wyjaśniony w perfekcyjny sposób. No i dobra, znajdujemy się teraz w Chaos Island, czyli jesteśmy na trzeciej wyspie i swoją drogą, tak jak powiedziałem to w poprzedniej sesji, tak powiem to teraz. Pięknie tutaj prezentuje się w ogóle ta wyspa, powiem wam szczerze. Naprawdę jest to idealne miejsce do eksplorowania. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnego problemu. Okej. Czyli znowu będę musiał tu walczyć z tymi głąbami. Poczekajcie chwilę, zrobię małe cięcie i ja się tutaj przesunę. Dam się wyżej, bo niektórym pewnie będzie przeszkadzać, że ja zasłaniam tutaj te poziomy i tak dalej, no nie? Dobra, na razie tutaj niezbyt mogłem zadziałać, w sensie zaatakować ich mogę, oczywiście, że tak, ale nie wiem, czy ja chcę szczerze, bo nie chcę mi się, kurde, tracić pierścieni, powiem szczerze. Wow! 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 Trochę powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. A, widzę, że tutaj znajdźkom, żeby tam porozmawiać z Tailsem, to jest ten klucz francuski. Znaczy, ma to sens, no bo Tails jest tym, jak to się mówi, złotą rączką, no nie? On potrafi tam ogarnąć naprawy i inne tego typu rzeczy. Wow, ale że to mnie wybiło w taki sposób? Okej. Pewnie jest wiele rzeczy, które jeszcze tutaj, przy których ja się zdziwię. Na pewno tak będzie. Nie wierzę, że będzie inaczej. Tutaj całkiem fajna to jest dróżka zrobiona. I w ogóle muzyka, jaka nam towarzyszy, jest też, kurde, przeepicka. No powiem tak, mamy jedno koło zębate, tak więc to jest chyba też na plus dla nas sytuacja, ponieważ wtedy będziemy musieli znaleźć kolejnego bosika, żeby zdobyć kolejne, będziemy musieli pierwszego bossa tutaj znaleźć, więc już jedno koło zębate mamy zebrane, więc jak to się mówi, jeżeli byłby poziom, który wymagałby tylko jednego koła zębatego i bym zebrał drugie, no to bym miał już od razu dwa poziomy odblokowane, no nie? A, i nie zdziwcie się, jeżeli większość tej sesji to będzie eksplorowanie tego hubu, bo tak jak już powiedziałem na samym początku tej serii, to powtórzę raz jeszcze dla osób, które dopiero teraz trafiły, a niezbyt widzi im się oglądanie poprzednich odcinków, co trochę dla mnie byłoby minusem, gdybyście ominęli te odcinki, ale dobra, to jest moje zdanie. Huby w tej grze są strasznie duże, naprawdę. To są jedne chyba z największych hubów, jeżeli chodzi o Sonica. W ogóle żaden Sonic chyba nie miał tak ogromnych światów. Żaden. To jest chyba pierwsza gra, która ma tak ogromne światy. I tak bardzo rozbudowane, nie? Przynajmniej ja sobie o żadnej takiej nie przypominam grze. Możecie mnie oczywiście poprawić, bo wy pewnie, w sensie, wy mam na myśli osoby, które
bardziej są zaznajomione z Sonikiem, które mają taką kurde ogromną wiedzę, mogą mnie oczywiście poprawić, bo wy wiecie lepiej w tej kwestii. I nie mówię to z jakimś przekąsem, tylko mówię to faktycznie serio. Bo wiecie, mylić się, nie wiedzieć to jest rzecz ludzka, jak to się mówi, no nie? Wiadomo, można też research zrobić. Ja mógłbym oczywiście coś takiego zrobić, ale tak przypomnę, że w Sonika Frontiers gram pierwszy raz. Więc to jest takie moje pierwsze przejście, ja nie grałem w to wcześniej. Cały czas, odkąd pojawiła się premiera, to młócę w tę grę, bez przerwy. Znaczy, dobra, bez przerwy to troszeczkę, to jest, tak bym powiedział, troszeczkę podkoloryzowane, bo małe przerwy były między nagrywkami, bo ja tylko gram w tę grę, kiedy nagrywam. No ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że chyba sens tej wypowiedzi jest jak najbardziej jeszcze zachowany. Chyba. O kurde, ale bym spadł na dół. Kurde, ja pierdzielę, nie. Ej, to trochę niefajne było w tym momencie. Trochę się przestraszyłem, że ja spadnę, kurczę pieczone. A tu już chyba byłem, prawda? Czy nie byłem? Nie byłem. Ale miło wiedzieć, że jestem. I kogo my tu mamy? Spider. Czy my ze Spiderem żeśmy nie walczyli czasem? Nie, szczerze, zastanawiam się, czy my w ogóle ze Spiderem walczyliśmy, czy nie. Nie, nie mogliśmy z nim walczyć, ponieważ to jest, każdy hub ma oryginalnego przeciwnika. Chociaż on mi, kurde, przypomina... O Boże, kogo on mi przypomina? Któregoś z poprzedniego huba. Nie pamiętam, jak on się, kurczę pieczone, nazywał, widzicie? Okej, więc tylko teraz jedna łapa tego Spidera nie jest ten... Wow! Okej, ja to chyba na spokojnie zrobię, wiecie? Nie będę tutaj szarżował, bo mogę w głupi sposób pierścienie stracić. Dobra, powiem tak, jestem zaskoczony tym, co tutaj się dzieje. Dobra, mogłem tego nie... mogłem, kurde, w głupi sposób życie stracić. I o co w tym chodziło? On mnie tak wybił i co? Ja myślałem, że ja mu zadam jakiś damage, kurde. A to bez sensu było trochę. Co jest grane, ty? To tak łatwo było z nim? Ja pierdzielę, kurde! Ale łatwizna to była. Masakra, kurczę pieczona. Myślałem, że ja się bardziej będę musiał wysilić. A tu, kurde, taka niespodzianka. I są te fioletowe monety całe. Starego nie ma tutaj nigdzie. Stary!
Stary, gdzie jesteś? Chodź tutaj! To ja, Sonic! Ja chcę się, kurde, podkoksić! Stara paruwo! Nie, no dobra, nie będę tak mówił, bo... bo zaraz tutaj ten... ktoś powie, że to jest... niekulturalne nazywać tak starszych ludzi. No to ja powiem tak, macie rację w 100%. Przepraszam, że tak się zachowuję. Obiecuję mocne postanowienie poprawy. Ale ej, przynajmniej się staram. Już widać delikatny progres, że trochę mniej klnę niż zazwyczaj. A trochę więcej klnąłem w 2022. Więc delikatny progres jest w mojej opinii. Co to miało znaczyć? Czemu mnie gra tak chamsko strollowała? Gra chce, żebyśmy poszli tam, bo tam prawdopodobnie Tails jest. Nawet nieprawdopodobnie, a jest bardziej niż pewne, że on tam jest. Więc dlatego się tam udamy. Ale być może też będzie jakiś poziom na nas czekał wcześniej. Tu jest jakaś w ogóle układanka z dupy. Okej. Dobra, mamy tam bazę. Coś tam jest jednak, ale kurde, żadnych cyberprzestrzeni nie widzę. To mnie trochę niepokoi. O, super. Dużo, dużo kluczyków. To mi się podoba. O, jest! Mamy cyberprzestrzeń. Znając życie, to pewnie będzie jakaś kurde z ostatnich albo po środku kurde cyberprzestrzeń, prawda? Bo nie może być inaczej. O, kluczyk. Zbierzemy sobie, czemu by nie. Dara, co to jest za poziom? Aj, szkoda, że nie mogę zobaczyć, co to jest za poziom, bo bym wtedy wiedział, czy ja, kurde, odwaliłem kaszanę, czy nie. No ale dobra, włożę tam jedno koło zębate. O! Elegancko, patrz jak po kolei zaczynamy. No kurde, ja pierdziule, ale fajnie. Dobra, wchodzimy tu. Super, mam przy okazji wodę, żeby trochę, kurde, gardziołko nie bolało, bo wiecie, czasami mogę wydrzeć mordę i potem chrypę mam. Dobra, zobaczmy. W ogóle dlaczego mam bluzę, to dlatego, że kurde jest strasznie zimno u mnie. Nie dlatego, że nie mam ogrzewania, tylko mądry ja chciał po prostu... A, zrobię sobie tutaj kombosy, czemu by nie. Mądry ja chciał po prostu sobie wywietrzyć przed nagrywaniem, no i nie skumał tego, że jest kurde taka pizgawica na dworze, bo ja otworzyłem okno zanim z psem wyszedłem, a straszna pizgawica jest i teraz mam tego efekt. Dobra, opuszczamy. 117 to jest ładny wynik. Trzeba było sobie trochę, kurde, ponaparzać w gruchę. I znowu jesteśmy w Green Hill! Ja tutaj zobaczę, czy czasem nie ma u góry... wiecie czego? Bo gra bardzo lubi chować, kurde, te czerwone pierścienie. Nie, żebym się czepiał. O, mamy pierwszy czerwony pierścień, super. Ale jedziemy z koksem, kurde. Ty, ja powinienem jakąś teraz trofkę dostać za to, bez kitu. Jestem ciekaw, czy mi się uda tutaj wszystkie czerwone pierścienie ogarnąć. Na razie mam, kurde, wszystkie. Wow, 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 ej, dawaj, 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 dobrze, wuuu, o kurde, ale faza.
Ale dużo tych pierścieni, kurde, 10 ominąłem. Niedobrze, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba, od razu mówię. Bo to oznacza, że ja mogę nie mieć rangi S. A jednak mam rangę S. Mam wszystko ukończone. Ej, to elegancko, opuszczamy cyberprzestrzeń. Patrzcie, kurde, jak ładnie żeśmy tutaj ogarnęli sytuację. No jestem z siebie dumny teraz, kurde. Widać, że mi szczęście dopisuje na chwilę obecną. No ale dwie gwiazdki starczą na razie. Ja nigdy, kurde, tych 5 nie mogę zrobić, bo jestem, kurde, cymbał. I nie mogę tego ogarnąć. Przepraszam najmocniej. Poszukaj przyjaciół. Wiem, że mam Tailsa do znalezienia, ale przynajmniej zrobiliśmy pierwszy poziom. Jest elegancko. O, i klucz żeśmy zdobyli. Do skarbca. To już mamy 2 klucze. A, to 3 mamy klucze w takim razie. Chyba, czy 2. O kurde, no panie kolego, tutaj szmaragd nam się aktywował, super. To 8 kluczy mamy, to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej, 8 kluczy, proszę państwa. Dobra, teraz tak, tam jest ta niebieska, jak to się mówi, ten niebieski promień. Warto byłoby tam pójść. Ale zanim tam pójdziemy, to zobaczmy, co się tutaj dzieje. Dobra, niepotrzebnie tutaj szedłem. Ale kurde, ta wyspa naprawdę jest całkiem, kurde, elegancka, powiem wam szczerze. Ten wulkan... W ogóle to jest bardzo pomysłowo zrobione. Że mamy tutaj taką wyspę, gdzie są takie zniszcza, totalny chaos, rozpierdziel. Szanuję coś takiego, naprawdę. Nie ironicznie to mówię. Czegoś takiego, nie wiem, postapokaliptycznego klimatu trochę brakowało w Soniku. Nie wiem, czy to dobrze ująłem, bo wydaje mi się, że to jest trochę taki postapokaliptyczny fortress. Co, znowu z następnym mam walczyć? Fortress, pało jedna! Później z tobą zawalczę. Mam cię w dupie na razie. No Fortress, daj mi spokój, spierdzielaj do tej swojej tam gierki Team Fortress, czy jak ty tam chcesz się kurwa nazywać. Wiem, że to było nieśmieszne, ale no, starałem się, przepraszam. Spadamy, spadamy, spadamy! Nie tak. Jeszcze raz. Nie tak. Kurde. Dobra, mamy to. Trzeba było na szybkości to zrobić. O, i jajko mamy. Znaczy ja to lubię jajko nazywać, ale wiecie, o co chodzi, nie? Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ty, 14 kluczy możemy mieć maksymalnie. Okej. I widzę, że noc zapadła. To też okej. Znaczy okej i nie okej z jednej strony, ale bardzo lubię noc w Soniku, więc... Mi to jakby... Mi to nie przeszkadza. O, mi to nie przeszkadza i to teraz. Like Eggman's grabbing the geothermal power. Never thought he'd go green. Ta, oni dbają o środowisko. Sonic, nie ośmieszaj się, proszę cię. Proszę cię, Sonic, nie ośmieszaj się. Błagam cię, naprawdę. Ty jesteś dopiero dobry kawalerz. Przecież Eggman to jest satanista, on nie dba o takie rzeczy.
I dla osób, które teraz mają mindfucka. Dobra, ja nie będę już pajacował. Dla osób, które mają mindfucka, dlaczego tutaj powiedziałem taką dziwną rzecz odnośnie Eggmana i satanizmu? Z tego względu, że... No... Jest to nawiązanie do wczorajszego streama na Twitchu mojego, gdzie tam żeśmy sobie... tam Sławek grał właśnie w jakiś fangame z Sonikiem, no i tam... No i tam coś było odnośnie tego, że... Eggman mówił takie, mój Boże, czy coś takiego. No tam... To tam były takie teorie spiskowe, że Eggman może być satanistą albo kimś tam. Że to jest nienormalne w ogóle, kurde, że Eggman, kurde, w grze Sonika zwraca się do Boga, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Ale wulkan sobie ładnie płynie, nie? Fajna sprawa. Przyznajcie, że nie. Znaczy, przyznajcie, że tak, Jezu, co? Przyznajcie, że tak. O, możemy sobie tutaj klucze zabrać oczywiście. Albo się odbić w taki, a nie w inny sposób. Mam wrażenie, że w ogóle te tutaj znajdźki to jest jakby więcej znajdziek z właśnie Bounce Padem i innymi takimi fajnymi rzeczami, niż właśnie z tymi kluczami, które teraz zbieram. Bo zawsze, kiedy były te znajdźki, to dużo kluczów wyskakiwało. A teraz mamy więcej takich tych typowych obiektów, po których Sonic może się odbijać, no nie? Albo jakiś taki ułatwiaczy, może tak bym powiedział. Ale zobaczmy, co się tutaj dzieje, bo inaczej z fabułą dalej nie ruszymy, a warto byłoby tego Tailsa uratować kiedyś, nie? Kiedyś przyjdzie czas, że Tails zostanie uratowany. Ja nie rozumiem, co ja kurde robię ze swoim życiem. Czemu w ogóle ja śpiewam? Czemu ja z Let's Playa robię, kurde, nie wiem, jakieś... Znaczy, dobra, no to, że ja lubię sobie śmieszkać w Let's Playach, to wy wiecie, ale... Kurde, żebym zaczął śpiewać, to trochę się po sobie tego nie spodziewałem. A przynajmniej to był bardziej jazgot, a nie śpiew, ale no, co kto lubi, no, dla niektórych to może być śpiew. Całkiem fajna i ciekawa droga, aczkolwiek... Aczkolwiek nie rozumiem trochę. Nie rozumiem. Nie rozumiem, po co tak okrężnie się musiałem tutaj dostać. No i jak widzicie, wstał sobie Dzionek, wstał sobie Dzionek. W ogóle z ciekawości sobie zerknę na jedną rzecz. Tak robię to w trakcie nagrywania. No dobra, zgadza się wszystko. Musiałem sprawdzić, czy ten, jaką mam przepływowość bitrate'u, bo mam ustawione na 12 tysięcy klatek bitrate dla osób ciekawskich. Bo jak pamiętacie, jedna z sesji w Soniku bardzo paskudnie wyglądała. To dlatego, że ja miałem bardzo niski bitrate, bo ja miałem tam chyba 3000 albo 4000 ustawione, co? No jest trochę niski bitrate'em, muszę przyznać, i myślę, że większość z was to przyzna. O! Siema! Hang tight, little bro. I won't make you wait much longer. No, miałeś rację, Sonic. Tails nie będzie musiał długo czekać, ponieważ potrzebujemy zero tych, kurde, kluczy francuskich, więc proszę bardzo. In my breath. He never stops. Clarification. He never gives up. The spatial anomaly that affected us seems to have left me in a digitized state. But those same energies are manifesting into some worrisome mutations for you.
Those sure are words you said just now. I'm saying I'm fine. You're not, and I'm worried. I'll be fine. And I need this power to rescue you. He's even enduring the cyber corruption better than I calculated he would. You're always rescuing me, and... Let's focus on the now. What do you need? Chaos Emeralds. Think you can help me track them down? I'm on it. It's so sad someone so impressive will be lost in the end. It's not fair. You are the key. Be empowered with this technique. Zdobądź szmaragd chaosu. Fajnie. Jak ja mam go zdobyć? Pamiątki po Tejsie. Tejs jest w złym stanie. Uwięziony w cyberprzestrzeni. Zbieraj pamiątki po nim, aby ustabilizować jego stan. Pamiątki można znaleźć na wyspie poprzez eksplorację. Dobra, to my wiemy. Jezus Maria, no cały czas powtarzacie to samo. Ja to wiem! Ale faktem Sonic źle wygląda, szczerze. Bardzo źle wygląda. I nie mówię, że pod względem designu. Mówię bardziej pod względem tego, że ta cyberprzestrzeń, czy tam, kurde... No ta ten wirus, powiedzmy... No dopadł go w bardzo brutalny trochę sposób, bym powiedział. Nawet jeden z brutalniejszych, mogę nawet przyznać. Bo zaczął go tak troszeczkę zjadać w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Bo było widać tam w pewnym momencie, że tam troszeczkę ten wirus próbował coś, kurde, zrobić Sonicowi. Ale dobra, mamy niby dostać się do Szmaragdu Chaosu, spoko, tylko jak? Jak sobie gra wyobraża, że ja się tam dostanę, bo... Tam jest ogromna przepaść. Chyba że gra ma jakiś pomysł, żebym ja się tam dostał, to wtedy zamieniam się w słuch. A tak swoją drogą, co tam u was, moi drodzy? Opowiadajcie w ogóle, jak wam się podoba Sonic Frontiers w moim wykonaniu, lub ogólnie jak wam się ta gra podoba. Mówię, no ja w bardzo specyficzny sposób prowadzę tę serię, bo wiecie, ja tu bardziej gram jako ja. Ja nie jestem jakimś tam ekspertem, a wszystko tak jakby na bieżąco odkrywam, no i jestem też w dosyć swój charakterystyczny sposób to nagrywam. Taki dosyć mocno by powiedzieć, znaczy, czy jest on podrabialny, to myślę, że byłby ktoś w stanie go podrobić, ten styl. Natomiast... O! Koło zębate, widzicie? Koło zębate, cholera jasna. Tam mamy właśnie, kurde, szmaragd. I tam gra chce, żebyśmy się dostali. Masz 1000, kurde, 800 metrów. Co? Czemu ja się tu cofnąłem? Woo! A, pęd tutaj miałem, okej, spoko. Teraz możemy lecieć do góry. Pojedziemy do góry. Przez chwilę chciałem się tak tymi ścianami do góry dostać, wiecie, lewo, prawo, lewo, prawo. Fortress, ty mi nie dasz spokoju, prawda?
Jak ja mam się do niego dostać? A, tak się mogę do niego dostać. Okej. To lecimy na konfrontację z Fortressem w takim razie, proszę państwa. Wow, powiem szczerze, jestem trochę w szoku. Jakie tutaj, jak ta konfrontacja w ogóle z nim wygląda. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, sporo HP mu zabrałem, sporo HP mu poszło. Bardzo dobrze. Teraz byleby nie zostać trafionym! Kurde, było tak dobrze, mógłbym utrzymać te 406 pierścieni, no goddammit! Chciałem 406 w ogóle powiedzieć. Dobra. Woo. No gdybym ja spadł, to ja bym chyba płakał. Bez kitu, ja bym chyba płakał wewnętrznie. Co on odwala?